Witajcie. Dzisiaj będę mówił o umowie o zobowiązaniu zachowania poufności, czyli umowie NDA, Non-Disclosure Agreement. I ta umowa dosyć się zakorzeniła dobrze w naszym systemie prawnym. Po prostu w każdym kontrakcie można już teraz spotkać zobowiązanie zachowania poufności. Praktyka jest taka, że tą klauzulę umieszcza się nie dlatego, że jest tam jakaś straszliwa tajemnica w tej umowie, tylko tak z automatu na wszelki wypadek, tak po prostu dla zasady. No i to jest mniej więcej dla mnie to jest takie porównanie jak do klauzuli siły wyższej. No, klauzula siły wyższej dotyczącej tornad, powodzi i trzęsienia ziemi. No, te rzeczy się zdarzają w Polsce właśnie tak często, jak ta klauzula poufności w praktyce nadaje się do wykonania. Natomiast ponieważ taka praktyka się u nas przyjęła, to po prostu wypada ci taką umowę z taką klauzulą podpisać, bo jeżeli tego nie zrobisz, no to będzie to podejrzane. Znaczy nie chcesz podpisać, znaczy się widocznie chcesz ujawnić, tak? To jest taka żelazna logika. Natomiast domyślam się, że w praktyce nie chcesz takiej, bo masz opory z podpisaniem takiej umowy, ponieważ klient rozsądnie, w cudzysłowie, zabezpieczył tą umowę jakąś karą umowną, która trylion bombilionów, które zapłacisz, jeżeli chociaż piśniesz słowem o tym, co jest tam napisane. Właśnie, teraz jak wygląda kwestia egzekwowania takiej kary, jak wygląda kwestia w ogóle egzekwowania takiego porozumienia. W pierwszej kolejności od razu mówię, że zarówno porozumienie o zachowaniu poufności, jak i klauzula o zachowaniu poufności, jak i zabezpieczająca je kara umowna jest dopuszczalna. Natomiast kwestia jest inna, jeżeli chodzi o to, czy faktycznie ta kara zostanie wyegzekwowana, no i w ogóle jak taka umowa później w sądzie będzie rozstrzygana co do twojej winy i ewentualnej odpowiedzialności. Więc pierwsza rzecz, którą trzeba wyjaśnić, to jest to, że obowiązek nieujawniania danych wrażliwych już wynika z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Więc umowa o zachowaniu poufności jest niejako przedłużeniem tego obowiązku ustawowego, jego uszczegółowieniem. Więc to nie jest tak, że przyjmujesz na siebie jakiś zupełnie nowy obowiązek. Taki obowiązek już wynika z ustawy, to jest jedynie uściślenie tej kwestii. Natomiast jak rozmawiam z klientami, to zasadnicza obawa przy umowach o zachowaniu poufności jest taka, że klient ma tajemnicę, ja zobowiązuję się jej nie ujawniać, tak? Do tego się sprowadza umowa. Tajemnica w jakiś sposób wycieka, ja mam umowę o zachowaniu poufności, komornik puka do moich drzwi i wyciąga rękę po pieniądze, i jestem zrujnowany. Takie mniej więcej są obawy. Natomiast umowa NDA niczym nie różni się od innych umów, jeżeli chodzi o dochodzenie kary umownej w sądzie. Tak? Stosuje się te same ogólne reguły. To znaczy, druga strona, czyli na przykład twój klient, musi założyć sprawę w sądzie, a następnie udowodnić, że doszło do naruszenia poufności, oraz że ty ponosisz za to winę, to znaczy ma dowód na to, że można ci przypisać personalną odpowiedzialność. Jeżeli właśnie wytargałeś dysk z komputera, a następnie wsadziłeś go pod pachę i skradasz się do wyjścia i zostałeś nagrany na monitoringu, pewnie to jest całkiem niezły dowód twojej winy. Natomiast jeżeli coś jest na rzeczy, albo klient ma jakieś podejrzenia i najlepiej, żebyś to był ty, no to niestety albo stety tak to nie działa. W poście na moim blogu możesz znaleźć linka do sprawy sądowej, którą firma założyła grafikowi właśnie na takich dosyć chwiejnych podstawach. No i ta firma w cudzysłowie gładko przegrała tą sprawę z grafikiem.
grafik nawet nie musiał szczególnie się w tej sprawie bronić. Kolejna kwestia jest taka, że i to jest zupełny mit, który niestety dalej pokutuje, to jest to, że gigantyczne kary umowne w jakiś sposób odstraszają potencjalnego sprawcę. Ja bardzo dobrze pamiętam, jak przed wielu laty na pierwszym roku prawa pan profesor tłumaczył nam, że surowość kary, jej wysokość rzadko skutkuje odstraszaniem sprawców. Tak? Przykładowo w średniowieczu za kradzież karano obcięciem dłoni. Natomiast gapie, którzy byli zebrani na publicznym wykonaniu takiego wyroku, często padali ofiarami kieszonkowców. No, czyli ci kieszonkowcy, pomimo tego, że są obok miejsca, w którym innemu kieszonkowcowi obcina się ręce za ten czyn, oni mimo wszystko dalej popełniają te przestępstwa. I podobnie jest z karami umownymi. To, że się zastrzeże absurdalną wysokość, to nie będzie odstraszać od potencjalnego sprawcy, jeżeli faktycznie ma on taki zamiar. Jedyny, kogo odstrasza, to odstrasza najpewniej ciebie od podpisania takiej umowy. Natomiast to, że taką kwotę ktoś wpisał i ty się na nią zgodziłeś, to nie jest jeszcze równoznaczne z tym, że sąd faktycznie taką kwotę zasądzi. Sąd ma możliwość ingerencji w wysokość kary umownej. Nazywa się to miarkowaniem kary umownej. I sąd może w kilku przypadkach uznać, że kara jest rażąco wygórowana i dlatego sąd zasądzi kwotę, ale nie taką, jaką by sobie życzył powód, albo nie taką, jaka wynika z pozwu. Paradoksalnie więc bardziej racjonalne i korzystne jest zastrzeganie kar takich wybalansowanych, racjonalnych, gdyż nie są one rażąco wygórowane i wtedy sąd ma mniejsze pole do ingerowania w taką umowę. Oczywiście to nie jest tak, że są dla ciebie bardziej korzystne kary rażąco wygórowane, bo sąd i tak jest mniejszy, natomiast no, jeżeli możesz negocjować jakąś karę racjonalną, no to oczywiście to zrób. Ale pamiętaj przede wszystkim to, że te umowy nie działają z automatu, w sądzie trzeba mieć dowody przeciwko tobie, nie ma żadnych domniemań, podpisując umowę nie stawiasz się w jakiejś gorszej sytuacji, jeżeli chodzi o przypisywanie tobie winy, więc jeżeli chcesz ten kontrakt przyjąć, no to umowa o zachowanie poufności to jest coś, do czego musisz się już przyzwyczaić. Nie taki straszny diabeł, jak go malują. Tyle. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na mojego bloga naradnykreatywnym.pl.